I właśnie to są uroki jazdy po Ukrainie. Właściwie jeden moment może was całkiem wyeliminować. Taka dziura w drodze, koło wbite, rozjebane, czaszka rozjebana. Siemano. Jest 5:30. Wstaliśmy. Woda na kawę już się gotuje. Startujemy generalnie na Pikui. Zobaczymy, jak nam będzie szło. Miało być słonecznie, jest pochmurno. Miało być lekko, jest w miarę lekko. Generalnie to nie wiem, czy ci ludzie to kurwa z optymizmu, czy kurwa tego mi na drogę prawie wylazł. Pizda kurwa. Sikierką. Co? Sikierą. Sikierą? Tak. O chuj zajebany kurwa, to ja nie wiem, ludzie kurwa jedni machają, drudzy kurwa hejtują. Dawaj. Nie ma czasu. Nie gaz, jedziemy. Bo jeszcze 3 brody. Gdzie? To nie wiem, gdzie wyjebałem. No dobra, to jeszcze raz kurwa się przeprawiamy? To ja pojadę, jak chcesz, to możesz czekać. Pikui. Daleko jeszcze? Nie, blisko. Dobrze. Dobra, dzida. Do tej kolejny wjedź! Dzida! Dajesz rady, ty. Kurwa, na trójce musiałem skrobać wszędzie. Na piździe. Pikuj zdobyty. A jak jest zjazd? Dobra. Poważnie? Tam też kamienie kurwa były. Mam pewien problem. Znaczy wyskoczyła szybka, wiesz?
złapiesz? Tak wygląda nasz zajebisty pokoik, który udało nam się znaleźć u podnóża góry. Także Marcin jest szczęśliwy, że nie śpimy znowu pod plandeką. Powiedz o swoich odczuciach z dnia dzisiejszego. Zajebiście. Czemu my się nie przeprawiliśmy tędy jak normalni? Na Łotoszy 3, a później na Łotosze nie pójdziemy do samej. O, chyba tam, na tym Kutasie Igielnym. Na tym Kutasie Igielnym to jest Pikui, tam kiedyś była polska granica. To wszystko kiedyś tu, gdzie idziemy teraz, była Polska. Chciałem sobie generalnie tędy przelecieć. Jakby tędy przeleciał, to miałbym już po dętce. Jak w ogóle bym je zdjęło, kurwa, z tego motoru. Jakbyś to zajebał. Właśnie czekaj. Tak, i właśnie to są uroki jazdy po Ukrainie. Właściwie jeden moment może was całkiem wyeliminować. Taka dziura w drodze, koło wbite, rozjebane, czaszka rozjebana, wszystko rozpierdolone, ale cerkiew ładny. Nieprawda, bo mamy porządne kaski, LS2, one chronią kurwa nawet przed głupimi manewrami. Ty patrz kurwa, dobrze być bamberyłem, bo się wyprostowała, kurwa, wyprostowała się generalnie koszulka. Wchodzę do sklepu, ledwo. Serio? Myślałem, że nie, no żartuję. Patrz, że masz piwa, stary. Doms jest dobry. Bo jestem na chudziaki. No i dobra. Gdybym na chudziaki. Szczęsy zdrowie. Na zdrowie. Chudia. Wytoczę na drogę. Szczęsy zdrowie. Tak, ładne. No. No to daj, nalej. Bierie i piłko. A to to jest to. Ty mnie podziałam? No to wasze zdrowie. Ty mnie tak. Ja myślałem, że to jest browar. Tak, browar. Dawaj, bro. To jest bimber! No? Bimber nasz! Kurczę, patele! No ja wziąłem, no. On myślał, że to piwo. Nie. Nie mam pojęcia, może... Dobry dzień. Dobry dzień. Może to jest to, że spotkałem lokalców? To warto nadmienić, że jesteśmy na Ukrainie. A tu się w tańcu nie pierdoli. O kurwa. Мы в крову довыдали, кто нас пьяницей назвал. На свои мы деньги пили, нам никто не подавал. Украина, день долгий. Troszkę nas wyspawało wczoraj. Za chwilę trzeba wstawać. Śniadanie mamy za minutę. Kurwa, nie za minutę. Minutę to było jak patrzyłem na telefon. No to mamy już śniadanie, trzeba się zbierać. Śniadanie mamy już 3 minuty temu. Jechać iść. Jeść. I jechać do dom. Pojedliśmy brędzy, pojedliśmy fety, pojedliśmy leczo. Ja faktycznie dwa słoiki spierdoliliśmy? Dobrze, że my to wiedzieliśmy, bo byłoby jeszcze kurwa gorzej. Jeszcze gorzej by nas wysprzęgliło. No. Suche buty. Tak. To jest kurwa punkt pierwszy. Najgorsza część wyprawy. Pakowanie. Pakujemy się, niestety już jedziemy do domu. Ale na pewno tu wracamy. I to niedługo. Pamiętacie nasz ostatni film?
teraz obiad w Turce. Znowu. Ukraina żegna nas deszczem. Zmoknięta kura. Cześć! Pamiętacie nasz ostatni film? Teraz złapaliśmy flaka. W sensie nie ja. Co mnie bardzo cieszy, ale Gilbert. Koła 21 cali są bardzo wdzięczne, kurwa, do roboty. Teraz to już idzie amerykańsko. Ale cipa! Osiemnaście minut. Jesteśmy na granicy. Po dwóch dniach podróży. Jakieś refleksje? Nie wracam tu. Nie przyjeżdżajcie na Ukrainę. Ja z przyjemnością tu wrócę. Stoimy w kolejce, grzecznie, kulturalnie dzisiaj. Nie będziemy denerwować ludzi. Gdyż nam się i tak nie spieszy. Gdyż nam się i tak nie spieszy. Dokładnie.